Dobry wieczór u niektórych. Możliwe, że jak pobędziemy wspólnie razem przez godzinę tudzież półtorej, to zrobi się lekki dobry wieczór. Dajcie znać, czy nas słyszycie, czy nas widzicie, bo to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Tutaj na czacie można śmiało pisać. Widać. Świetnie, bardzo nas to cieszy. Ja również sobie tutaj wszystko na czacie widzę i sprawdzam. My Was serdecznie witamy. Za chwileczkę rozpoczynamy. Dajmy jeszcze dwie dodatkowe minutki dla wszystkich, żebyśmy mogli się połączyć. Ja tylko dodam, że wydarzenie jest nagrywane. Ono będzie dostępne, ale osoby, które dzisiaj z nami są tutaj, wyniosą, myślę, jak najwięcej, bo będziecie od razu zadawać pytania, zadawać od razu swoje pytania i dodatkowe dopytywajki, jeżeli będzie coś niejasne, coś będzie trzeba powtórzyć, więc osoby, które dzisiaj są z nami, mają tą fantastyczną możliwość wspólnie razem uczestniczyć tak naprawdę w całej tej dyskusji o fanimani.pl. Dowiecie się oczywiście, o co tutaj chodzi. Mi jest bardzo miło Was tutaj gościć i dziękuję bardzo, że przyjęliście zaproszenie. Ja też mega dziękuję tutaj Natalii i całej fundacji za to, że wspólnie razem możemy tutaj być i za chwilę się połączyć. Ja nadaję z Poznania. Natalio, skąd nadajesz? A to może powiem tak, okolice Żywca. Okej, okay, dobrze. To zapytamy, tak, skąd ja tutaj jeszcze są... próbuję jednej mamie pomagać. Super, bo, dobra. Bo jeszcze mam pytanie takie techniczne. Jeśli ktoś się próbuje łączyć na telefonie, to może wymuszać pobranie jakiejś aplikacji? Czy raczej nie powinno? Bo tutaj widzę, że sugeruje się Google Play. Tak, wiesz co, może być taka sytuacja, że faktycznie no tutaj osoby, które są na telefonie, będą musiały zainstalować dodatkową aplikację na swojego Androida czy na iOS-a. Ale widzę, że jest dobra, kilka to już osób. Daję znać. Tak, ale widzę, że na przykład jest kilka osób, które są już teraz z nami na chwilę obecną połączone przez telefon. Dajcie znać, czy było łatwo, czy było trudno. Tutaj widzę, że pani Violetta, pani Paulina, pani Magda, pan Łukasz, pani Klaudia są na telefonach. Dajcie znać, czy to łatwe, czy trudne. Przez przeglądarkę, ok. Ale aplikacji nie da się pobrać na iOS-a, czyli na Apple. Przez przeglądarkę, super. No to Natalio, mam nadzieję, że pomogliśmy i też pomożesz tej mamie tutaj zdalnie. Dobrze. To dajcie, jak już tutaj wiemy, że czat działa na 100%, to dajcie znać, skąd wy do nas piszecie, skąd nas oglądacie, z jakich miejscowości, bo to też bardzo wartościowe informacje. Czy wygrywa tylko i wyłącznie Warszawa? Czy Poznań? O, Paulino, witamy cię z Poznania. Ja również tutaj w Poznaniu jestem. Tutaj Ostrów Wielkopolski, Wadowice, z okolic Gdańska. Bardzo nas to cieszy, super. I jeszcze Dolny Śląsk. No, zapiecznie jestem tutaj z tej Polski, także. Żeby się z Gdańska przenieść na Dolny Śląsk. Super. Bardzo fajnie. Dobrze. Rozpoczynamy, działamy. Witam Was serdecznie, Mateusz z Fundacji Fani Mani. Mi jest bardzo miło i wielkie dzięki, że mogę dzisiaj się wspólnie z Wami spotkać w genialnym towarzystwie współprowadzącej Natalii Kliś, wiceprezes zarządu Fundacji Serca dla Maluszka. Cześć, cześć. Tak, dzień dobry też wszystkim. Bardzo mi miło. Ja dzisiaj trochę więcej będę mówił niż Natalia możliwe, ale jeżeli będziecie mieli pytania, czy do mnie od razu, natychmiast, czy od razu natychmiast do Natalii, to śmiało czat należy do Was. To jest miejsce, gdzie od razu dajecie znać, czy trzeba coś powtórzyć, czy trzeba coś doprecyzować i wyjaśnić. Ja od razu pozwolę sobie udostępnić prezentację, bo dzisiaj będę się opierał na tym, co będziemy widzieć w internecie, no bo fanimani.pl
to serwis, który działa tylko i wyłącznie w internecie i ze sklepami online'owymi bardzo dobrze i bardzo dobrze tutaj się współpracuje. Dobra, mam nadzieję, że widać moją prezentację, ona już się ładuje i się właśnie załadowała, więc super, genialnie, zaczynamy. Jak to zrobić, aby finanse dla waszych dzieci, bo jesteście tutaj właśnie dla nich, poszerzyć, żeby było tych finansów, dodatkowych środków na waszym subkoncie, tutaj w fundacji, jeszcze więcej. Dziś o tym będziemy chcieli porozmawiać i też będę chciał pokazać, bo jest taka opcja, żeby skorzystać z darmowej pomocy w funnymoney.pl. Dlatego są z nami osoby dzisiaj i może dajcie znać, o proszę, może dajcie znać, kto już posiada profil swojego dziecka w serwisie funnymoney.pl. To dla mnie to też będzie bardzo cenna informacja. Albo kto też jeszcze nie posiada, bo tutaj też jest to bardzo ważne. Dlatego to pytanie jest dla mnie super interesujące, aż dlatego przestanę udostępniać, zakończ udostępnianie ekranu. My jeszcze nie posiadamy, ok, czyli są i posiadamy i nie posiadamy, ok. To dla mnie to też będzie super ważne, bo to będzie znaczyć, do kogo będę mówił. Będę tutaj mówił i do osób, które jeszcze nie wiedzą, co to znaczy bezpłatne pomaganie w funnymoney, ale będę mówił do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i swój pakiet umiejętności tutaj jeszcze większy. Okej, dobra. Bardzo, bardzo. Nie używam jeszcze. Okej, jeszcze to jest właśnie bardzo dobre słowo, Pani Kamilo. Jeszcze się nie udało, ale za chwileczkę myślę, że po tym spotkaniu się uda wspólnie z fundacją zadziałać. Więc okej. Mam już pogląd, ilu nas jest i jakie tutaj, kto już używa, kto jeszcze nie używa. Więc jeszcze raz udostępniam ekran i już mówię do wszystkich osób, które i używają, i jeszcze nie. Skorzystać z tej możliwości macie wy jako rodzice podopiecznych Fundacji Serca dla Maluszka, bo to jest... Przepraszam, że się jeszcze wtrącę. Tak, oczywiście, dawaj. Bo mamy dorosłych podopiecznych, więc tutaj jak najbardziej jest to też droga otwarta dla dorosłych podopiecznych, nie tylko dla niepełnoletnich podopiecznych. Więc bo tutaj widzę, że jest informacja, że pani Wioletta pisze, że już dorosła. Także tutaj jak najbardziej to jest droga otwarta również dla dorosłych podopiecznych. Tak, dokładnie. Tutaj chodzi o wszystkich podopiecznych całej fundacji i nieletnich, i już pełnoletnich. Wiemy, że pewnie pełnoletni już samodzielnie będą mogli sobie obsługiwać cały tutaj mechanizm. Dla dzieciaków, tudzież nastolatków dużą rolę znaczą właśnie rodzice. Dlatego jak rozpocząć to spotkanie? Na sam początek o planie dzisiejszego wydarzenia. Potencjał, czy jest w ogóle ten potencjał, czy wy widzicie ten potencjał, jak działa serwis funnymoney.pl, abyśmy wspólnie mieli tą samą wiedzę wartościową, no i jak wystartować w górę najszybciej, jak to tylko możliwe. Rozpoczynamy. Serca wybuchły, a suma i liczba darowizn tutaj od zakupów online, ona też jest bardzo istotna. Za chwileczkę zobaczycie wykres, który przedstawia wszystkie liczby, jeżeli chodzi o całą tutaj fundację. I tutaj przedstawia się to w ten sposób, że na przestrzeni 24 miesięcy faktycznie wszyscy wspierający osoby, które chcą pomagać i fundacji, i podopiecznym fundacji, bardzo mocno ożywili się, jak widać, w listopadzie 2022. Wtedy ten wzrost jest dość bardziej znaczący. I tutaj na tym wykresie widzicie ten potencjał, tą skalę. Są miesiące, nie będę ukrywał, tak jak listopad i grudzień, które
zazwyczaj są bardzo, bardzo mocne, bo wtedy święta Bożego Narodzenia i zakupy online'owe lecą w górę bardzo mocno. Są też miesiące, które tutaj widzicie, gdzie ta skala zaczyna lekko spadać. To zazwyczaj na przykład są miesiące wakacyjne, gdzie jest takie większe rozluźnienie. Wielu z nas może podróżuje, gdzieś wyjeżdża i wspierający też tak działają. Są okresy, faktycznie są okresy, które są bardzo mocne i które mega trzeba wykorzystać, bo one zdarzają się tylko raz w roku. A są takie okresy, gdzie faktycznie wspierający bardziej leżą na hamakach, ale niepowiedziane, że telefonu komórkowego i zakupów online'owych nie robią, bo to zawsze jest ciekawe. Tutaj widzę, że największym takim wzrostem w darowiznach i w tej sumie darowizn to jest listopad ubiegłego roku. Tutaj 6 tysięcy złotych, czyli te wszystkie darowizny, które zostały aktywowane przez wspierających na rzecz i Fundacji Serca dla Maluszka, i wszystkich podopiecznych fundacji. Więc to są sumy, które są do zgarnięcia. To są sumy, które można aktywować. Za chwilę oczywiście pokażę jak, bezpłatnie, bez kosztów. No chyba, że liczymy prąd, na którym trzeba naładować naszego smartfona, czy po prostu nasz laptop, no to faktycznie wówczas trzeba wydać dodatkowe kilka złotych na dodatkowy prąd. Ale skala tego jest bardzo, bardzo pożyteczna właśnie dla wszystkich osób, które są w fundacji, bo zaraz zobaczycie, jak to wygląda w liczbach już konkretnych, nie tylko na wykresach. Liczba wspierających. Ja tylko teraz powiem dla osób, które może jeszcze nie wiedzą. Wspierającym w serwisie funnymoney.pl może zostać naprawdę każdy użytkownik internetu i każda osoba, która chce kupić w sklepach online'owych konkretne swoje ulubione produkty albo potrzeby, wyjazdy zagraniczne czy zamówić jedzenie. Mogę to być ja jako Mateusz. Może to być moja koleżanka, mój kolega, może to być mój sąsiad, może to być moja mama, mój tata, moja siostra. Mogą to również być firmy, które zaproszę do współpracy. Więc tych wspierających, naprawdę wachlarz wspierających jest bardzo, bardzo duży. I tutaj właśnie na wykresie również 24 miesiące przedstawiają się wzrost tych nowych wspierających względem całej fundacji i wszystkich podopiecznych. Tutaj, jak widzicie, ten wzrost zawsze zależy od tego, ile się komunikuje, ile się wychodzi do tych nowych wspierających. Ile razy pomachaliśmy do osób, które są na przykład na Facebooku czy na Instagramie, ile razy mówiliśmy o tym, że bezpłatna pomoc dla na przykład mojego dziecka jest możliwa. Jak widzicie, też oczywiście okresy są przeróżne. Tutaj widzę, że również widzę, że jedenastki i listopady bardzo są dobre u Was w fundacji. Listopad 2022, listopad 2023, faktycznie dość ten wyższy wzrost, więc super. Ta liczba może być oczywiście większa. I dzisiaj będziemy o tym mówić, jak to zrobić, żeby nie było 5 czy 8 wspierających, tylko minimum 10, 20. Już Wam o tym pokazuję. Sklepy internetowe, w jakich kupują najczęściej wspierający, którzy działają z Fundacją Serca dla Maluszka, ale też z podopiecznymi tej fundacji, to właśnie. No, pierwsza trójka, nie będę ukrywał, zaskoczenia aż takiego dużego u mnie nie ma, czyli Allegro, wszystkie zakupy, jakie tylko i wyłącznie są możliwe, booking.com, czyli wyjazdy w Polskę, za granicę, rezerwacje hoteli, pensjonatów i pokoi oraz Media Expert jako urządzenia, które faktycznie kosztują troszeczkę więcej niż standardowa bułka, czyli i telewizory, i pralki, i lodówki, i drukarki.
RTV Euro AGD tak samo, dość pokaźna tutaj suma. To są sklepy, gdzie faktycznie kupują wspierający, którzy działają i wspierają fundacje najwięcej, ale spokojnie, bo tutaj jest jeszcze taka szara kategoria, jak pozostałe. No i tych pozostałych to jest 1750 przeróżnych sklepów internetowych, które współpracują z serwisem funnymoney.pl i z nami, wspólnie razem z nami w serwisie i można się ubrać, i można zjeść, i można gdzieś wyjechać i można też coś oczywiście dla siebie kupić, tudzież prezent na święta. I tak jest faktycznie, że wachlarz tych sklepów jest również bardzo duży. Wspierający faktycznie mają możliwość wyboru sklepów, nawet z tej samej branży oni również mają możliwość tutaj wybierać, więc tutaj funnymoney.pl bardzo mocno dba o to, żeby zaskakiwać wspierających, żeby pomagać wspierającym w wyborze tego sklepu online'owego, który ma możliwość również pomagać, ma możliwość i dodatkowy przycisk aktywuj darowiznę. Jak to zrobić? Już za chwilę. Dozuję emocje, dozuję emocje. Mam nadzieję, że się bardzo mocno staram. A podopiecznych, którzy już są, już mają swój indywidualny, własny, jedyny profil w serwisie funnymoney, założony oczywiście przez Fundację Serca dla Maluszka, jest, uwaga, blisko 600. 600 tych indywidualnych podopiecznych ma swój profil, który wspiera ponad 2900 tak zwanych użytkowników. Użytkowników serwisu funnymoney.pl to są osoby lub firmy, które chcą pomagać i chcą aktywować darowiznę przed każdymi swoimi zakupami. No i tych aktywacji darowizn było już bardzo, bardzo dużo, dlatego od 2015 roku mogliśmy wypłacić ponad 56 tysięcy złotych na konto Fundacji Serca dla Maluszka, ponieważ aż na tyle złotówek przy okazji swoich zakupów online'owych aktywowali właśnie wszyscy wspierający, którzy działają i pomagają, bo to są osoby czy firmy, które faktycznie pomagają. Realnie klikając aktywuj darowiznę mają możliwość Wam pomagać. I to na początek takie dane bardziej liczbowe. Teraz chciałbym tylko przejść, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, a wiem, że dzisiaj są z nami takie osoby, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tego indywidualnego profilu swojego czy swojego dziecka, swojego, czyli osoby takiej dorosłej, podopiecznego dorosłego Fundacji Serca dla Maluszka, jak to zrobić? Dziecinnie to proste, czyli wysłać po prostu wiadomość mailową do fundacji z taką prośbą o założenie tego indywidualnego profilu. Fundacja ma wasze dane, fundacja ma wasze imiona, nazwiska oraz numery, wasze specjalne numery w systemie. Jeżeli będziecie chcieli coś dodatkowego dodać, to może pytanie do Natalii. Natalio, czy jest coś na przykład, co mogą jeszcze na przykład dwa, trzy dodatkowe zdania dodać podopieczni, którzy chcieliby mieć własny profil do tego maila? Znaczy, bo tam jest opcja też wpisania, na co będzie ta darowizna kierowana. Czyli jeśli są jakieś pilniejsze cele niż te, które tak ogólnie mamy u siebie w bazie, to jak najbardziej można nam dać znać. Możemy też na bieżąco aktualizować informacje, które są na profilach, więc jeśli ktoś już ma profil, to może też do nas po jakimś czasie się odezwać, że cel się zmienił, więc to też jest cały czas otwarta jakby droga. Super. A czy zdjęcia na przykład za rok, za dwa można podmienić? Jasne. W każdym momencie my też bierzemy zazwyczaj po prostu to główne, które jest na profilu u nas na stronie, więc ale jeśli ktoś ma inne preferencje, to też wystarczy dodać do załącznika. Dobra, super. I to są wiarygodne informacje, kochani, i bardzo ważne informacje, że edytować wasz własny, indywidualny profil w serwisie funnymoney.pl możecie cały czas, możecie to zrobić w każdej chwili. I tutaj naprawdę ta czynność
zajmuje dosłownie kilka minut, bo napisanie maila na biuro to jest dosłownie kilka minut z taką prośbą o założenie tego profilu. Następnie fundacja działa i zakłada ten profil. Otrzymujecie informację, jaki jest adres tego profilu. No i później można już tylko i wyłącznie działać. A jak działać? Skąd wziąć i skąd się biorą te pieniądze, te darowizny od zakupów online i jak to zrobić, żeby było ich trochę więcej? Znak zapytania jest w tym temacie, żebyśmy wszyscy mieli tą samą wiedzę. I osoby, które korzystają już i mają profil, i osoby, które jeszcze go nie posiadają. Każdy wspierający, który może być waszym przyjacielem, fanem, obserwującym na portalach społecznościowych, może być to wasza rodzina albo znajomi, ale też uwaga, to też możecie być wy, bo wy również jesteście klientem sklepu internetowego. Więc jasne, sami dla siebie możecie robić również, aktywować darowiznę od zakupów online. Tak, raz jeszcze powtórzę, sami dla siebie, sami dla swojego dziecka również macie taką opcję. Sklep internetowy śmiało honoruje takie aktywowane darowizny. I gdy wspierający wchodzi na stronę internetową sklepu internetowego, aktywuje darowiznę, co jest bardzo istotne, żeby zawsze przed każdymi zakupami online'owymi aktywować tą darowiznę. My już wtedy również ją widzimy. Sklep internetowy daje nam taką informację, gdy transakcja tutaj została zrobiona, czyli gdy klient faktycznie wpłacił pieniądze za swój produkt. My jako Fundacja Fani Mani widzimy tą informację i bardzo mocno czekamy na minięcie okresu zwrotu. Kochani, każdy sklep internetowy nie chce być, żaden sklep internetowy nie chce być stratny na tym działaniu i na tej pomocy. Dlatego na sam początek musi minąć okres na zwrot produktu. On jest różny. W zależności od indywidualnych preferencji sklepu i polityki okresu zwrotów. Czasem 30 dni, czasem 60. Są sklepy internetowe, które mają nawet 90 dni na zwrot produktu. Na przykład, jeżeli chodzi o booking.com, tam darowizna zostanie dopiero potwierdzona, gdy klient dopiero zakończy swój pobyt. Czyli jeżeli ktoś kupuje tutaj działania, ktoś robi działanie w internecie, kupuje, rezerwuje sobie hotel, na przykład już teraz na święta Bożego Narodzenia w grudniu, to dopiero po jego udanym, skończonym pobycie ta darowizna będzie miała zmieniony swój status. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, ale wy i my również będziemy ją widzieć, jeżeli została poprawnie aktywowana. Gdy wszystko się uda, Fundacja Fani Mani otrzymuje tutaj transakcję, otrzymuje konkretną kwotę i co kwartał robi przelew na jedno konto bankowe Fundacji Serca dla Maluszka. Robi to co kwartał, czyli 4 razy w roku. I wówczas po tym okresie fundacja otrzymuje jeden zbiorczy przelew, gdzie faktycznie później rozksięgowuje konkretne darowizny dla konkretnych podopiecznych na wasze subkonta. Ponieważ, żeby było tutaj to transparentne, my wysyłamy oczywiście całe zestawienie, całe tutaj imiona, nazwiska oraz numery waszych profili indywidualnych, dlatego tutaj fundacja ma szybką możliwość zidentyfikować, do kogo dokładnie należy na przykład ta konkretna darowizna. A to wszystko jest możliwe dzięki właśnie współpracy serwisu fanimani.pl ze wszystkimi sklepami online'owymi. To one właśnie dzielą się swoją marżą i zyskiem, dlatego bezpłatnie dla Fundacji Serca dla Maluszka, dla wszystkich podopiecznych i dla wszystkich wspierających serwis fanimani.pl jest otwarty
i można z niego śmiało korzystać. A teraz jak to wygląda z perspektywy tego wspierającego, no bo ich powinno być najwięcej, wspierających, o wspierających trzeba dbać, trzeba się z nimi komunikować, ale na początek jak ich zaprosić? Na początek wejście na profil wasz, na wasz indywidualny profil. To jest strasznie ważne, żeby wysyłać ten link do waszego indywidualnego profilu cały czas i zawsze. Następnie wspierający instaluje rozszerzenie. Rozszerzenie działa na laptopach, na komputerach. To jest taka sprytna przypominajka, która przypomina kupującemu, że w tym konkretnym sklepie możesz aktywować darowiznę. Aplikacja mobilna na telefonach działa w ten sposób, że na początek wspierający pobiera aplikację mobilną, czy to z Google Play'a, czy z App Store'a. Wówczas warto, żeby przeniósł ją na swój ekran startowy i zawsze przed każdymi zakupami wszedł na początek do aplikacji fanimani.pl, żeby następnie wybrać swój ulubiony sklep online'owy. I dlaczego, jeżeli ktoś wejdzie z waszego profilu, dlaczego tak ważny jest ten wasz profil? Bo wówczas wspierający automatycznie wybiera was. Nie musi dodatkowo klikać, nie musi niczego szukać, od razu będzie pomagać tylko i wyłącznie wam na wasz właśnie cel. I to jest koniec tego procesu. Pomagać można i na komputerach, czy to laptopach, czy to komputerach stacjonarnych, i na telefonach z Androidem, i na telefonach firmy Apple, ale również tablety są honorowane, więc to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Ja chciałem wam tylko teraz pokazać na przykładzie już konkretnym, jak to wygląda. Tutaj akurat mam profil Alana, możliwe, że rodzice Alana są dzisiaj z nami, to pozdrawiam serdecznie. Załóżmy się z taką sytuację, że otrzymałem na przykład wiadomość mailową od rodziców Alana z zaproszeniem do bezpłatnego pomagania. I w tym właśnie zaproszeniu był właśnie genialny, specjalny, indywidualny link tylko i wyłącznie Alana. Gdy skopiowałem ten link, czy gdy kliknąłem w ten link, mam tutaj profil Alana, widzę jego zdjęcie, widzę informacje, gdzie mogę pomagać, czy to na komputerze, czy na telefonie. Mam możliwość zobaczyć krótki, ale rzeczowy filmik, jak to działa i z czym to się tutaj je. To jest filmik taki właśnie dla nowych osób, dla nowych wspierających, którzy jeszcze może nie wiedzą, a nie słyszeli o tej darmowej formie pomagania. Dodatkowo kilka sklepów internetowych mam tutaj wyszczególnionych, więc bardzo wiem już, że chodzi tylko i wyłącznie o działanie z pomaganiem w internecie. Mam tutaj informację, że średnio to 2,5% wartości moich zakupów trafi do Alana. No i mam ten najważniejszy właśnie profil Alana, gdzie jest jego opis, gdzie są dodatkowe informacje. I jak najbardziej chcę pomagać. Chcę pomagać, no ale jak ja, jako Mateusz, miałbym to zrobić? I tutaj jest właśnie bardzo ważna przypominajka, czyli dodanie rozszerzenia. I jeżeli teraz na waszych oczach zrobię to właśnie z profilu Alana, to zobaczcie, co się stanie, jeżeli zainstaluję rozszerzenie. Będę już pomagał tylko i wyłącznie Alanowi. Przypominajka zostanie dodana do mojej przeglądarki internetowej. Ona, zobaczcie, jest tutaj właśnie na samej górze. Ja akurat używam Chroma, więc mam ją tutaj. Na razie darowizna niedostępna, bo nie jestem w sklepie internetowym, ale zaraz do tych sklepów internetowych mam możliwość przejść. Jeżeli dodałem w chwili obecnej przypominajkę z profilu Alana, z indywidualnego jego profilu, to będę pomagał już tylko i wyłącznie jemu. Gdy będę chciał kupić coś w internecie, na przykład buty zimowe, powiedzmy, że chcę, był męskie, to teraz bardzo, bardzo istotna i ważna informacja.
To są reklamy sponsorowane. Za te reklamy sponsorowane niestety nie naliczy się poprawnie darowizna. Nie ma takiej technicznej możliwości. Darowizna od zakupów online nalicza się tylko i wyłącznie w oficjalnych sklepach internetowych konkretnych partnerów Fundacji Fani Mani. Oni zawsze właśnie w Google będą tak ładnie podświetleni tutaj dodatkową treścią, jaką wartość darowizny mogę aktywować w jakich konkretnie sklepach online'owych. I tutaj, jeżeli wejdę na sklep internetowy, mam nadzieję, że ta informacja o Alanie się już tutaj zaczytała, to wyskoczy taki od razu na początek baner. Robisz zakupy? Świetnie. Możesz aktywować darowiznę. I to jest właśnie ten krok, który bardzo, bardzo mocno chcemy, żeby wspierający uczynił, czyli jednym kliknięciem aktywował darowiznę, a następnie przeszedł do sklepu internetowego. I tutaj informacja właśnie, żeby pomóc Alanowi, warto być użytkownikiem serwisu fanimani.pl. Warto się zarejestrować. Tutaj właśnie jest informacja o rejestracji. Ja akurat już mam konto, tak jak niektórzy z Was, więc mogę się zalogować i proszę bardzo pomagać Alanowi. Tutaj mi się jeszcze zaczytała informacja o szkole, ale to jest taka moja przed chwilą wybrana organizacja. I tutaj informacja darowizna jest aktywna po lewej stronie. I teraz robię zakupy tak jak zawsze, tak jak tylko chcę. Płacę tyle samo. Wybieram ten rozmiar i ten rozmiar buta, ten rozmiar koszulki i dodaję do koszyka tak jak zawsze. I cały proces kupowania odbywa się już naturalnie, czyli tak jak zawsze. Nie dopłacam ani złotówki. Cenę, którą widzę tutaj, taką cenę zapłacę za mój ulubiony produkt internetowy. I to jest bardzo, bardzo ważna informacja, bo tutaj nie ma żadnych ukrytych haczyków. Jest tylko i wyłącznie jeden dodatkowy przycisk: aktywuj darowiznę. Dlatego tak właśnie działa to bezpłatne. Przy okazji pomaganie właśnie możliwe, że tobie albo twojemu dziecku. Więc chciałem pokazać, żebyśmy wspólnie widzieli, jak przechodzi się ten proces od początku. Wracam do prezentacji, bo teraz już będą tylko i wyłącznie, teraz będzie mięso, teraz będą przykłady, jak to faktycznie działa, jak to można zrobić, aby wystartować do przodu. Dla osób, które są dzisiaj z nami pierwszy raz i jeszcze nie wiedzą, jak działa, jeszcze nie wiedzą, jak promować ten indywidualny link, to teraz będą wartościowe informacje, a wszyscy z nas już wiedzą właśnie, jak to konkretnie działa, co każdy wspierający powinien zrobić. Zainstalować rozszerzenie, dodać aplikację na telefon, jasne, śmiało, można. I na początek naprawdę warto zacząć sami od siebie. Wy jako rodzice, czy wy jako dorośli podopieczni fundacji, na początek faktycznie zacznijcie od siebie, żeby sprawdzić, żeby też się troszeczkę pobawić tym tematem na samym początku. Bo wówczas, gdy zaczniecie promować i mówić o tej darmowej pomocy, mogą się pojawić do Was pytania. Dlatego warto samodzielnie na sam początek wiedzieć, jak działa serwis Fani Mani i jak poprawnie aktywować każdą darowiznę od zakupów online. To teraz przykłady. Będzie ich kilka, bo dzisiaj po to się spotykamy, żebyście wiedzieli, jak dobrze wystartować. Wiemy, że wielu podopiecznych fundacji, tych dorosłych, ma swoje własne social media, przeróżne, czy to Facebooki, czy to Instagramy, czy to TikToki, czy YouTube. Wiemy też, że niektórzy rodzice
prowadzą dla swoich dzieci tutaj konkretne właśnie portale społecznościowe. Dlatego tutaj informacja w postach, w wiadomościach jest bardzo, bardzo ważna. Ja pozwolę sobie tylko łyk wody. Tak, każdy post ma taką opcję, żeby dodać kilkanaście linków klikalnych. Tylko uwaga, żeby nie było takiej pułapki, drodzy rodzice czy drodzy podopieczni fundacji, że zasypujecie swoich odbiorców, swoich fanów czy obserwujących 15 różnymi linkami klikalnymi. Bo w pewnym momencie ta osoba może się po prostu zgubić w tej ilości linków, dlatego warto, żeby jeden post, który wstawiacie, no miał jeden, dwa linki klikalne, aby to było czytelne i jasne i zrozumiałe dla każdego obserwującego, dla każdego fana. Oni czekają na tą pomoc, oni czekają na to, abyście dali im tą informację, jak można pomagać, w jaki sposób. Dlatego linki klikalne do waszego indywidualnego profilu strasznie, strasznie ważne. Wiele fundacji, wiele organizacji i stowarzyszeń to stosuje, dlatego to po prostu działa. Więc jeżeli macie te Facebooki, macie Instagramy, to śmiało. Po okazji do informowania o bezpłatnym pomaganiu jest wiele. Bardzo, bardzo popularna Black Friday, czy tutaj Good Friday jest strasznie bardzo chodliwym tematem w Polsce. Jest jeszcze Cyber Monday czy Giving Tuesday i tych okazji zakupowych i świątecznych i z konkretnym dniem, dniem zakochanych, dniem mamy i taty, powrotem do szkoły jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego my jako Fani Mani dajemy wam też możliwość pomocy z grafikami. Jeżeli lubicie i macie na to czas i możliwości tworzyć własne grafiki, super. Nasz logotyp fanimani.pl, on jest dostępny dla was cały czas, więc śmiało. Jeżeli nie macie tyle zasobów czasowych, to my jako Fundacja Fani Mani pomagamy i z grafikami, i z treścią wiadomości i posta. Ja wiem, że wiele tych możliwości do informowania o Fani Mani jest, ale nie zawsze znajdzie się ten dodatkowy czas, aby samemu wymyśleć grafikę, czy samemu napisać i wystukać coś na klawiaturze. To już macie. Jeżeli zrobicie swoją własną grafikę, super śmiało, szapoba. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z gotowych rozwiązań, to one są dostępne. Zaraz pokażę, gdzie dokładnie. A my jako Fundacja Fani Mani chcemy wspierać, bardzo mocno chcemy wspierać, dlatego wymyśleliśmy akcję dodatkowych 10 zł właśnie dla osób, które będą nam i wam pomagać. Akcja 2 razy po 5 zł cechuje się tym, że jest taki jeden dodatkowy, troszeczkę dłuższy link, który można skopiować i śmiało wysłać dalej w świat. I ten link polega na tym, że jeżeli ja jako Mateusz zarejestruję się właśnie z tego linku i będę chciał wspierać na przykład Alana, którego przed chwileczką profil widzieliście, to automatycznie tutaj Alan otrzymuje pierwszą piątkę na swój profil. I żeby otrzymać drugą piątkę, ja jako Mateusz, czyli ja jako ten wspierający, jestem zobligowany do tego, aby przez jeden rok, przez 365 dni od momentu mojej rejestracji zrobić zakupy. Zakupy za minimum 100. Czyli zapewne w moim przypadku kupiłbym pewnie sobie dżinsy i bluzkę i już ta minimalna 100 z zakupów by była. I wówczas Alan otrzymuje dodatkową piątkę. My ją właśnie wypłacamy wówczas, gdy zostaną spełnione te warunki,
Więc dodatkowe 10 zł, na przykład dla Alana, jest możliwe. My bardzo chcemy pomagać i fani i obserwujący na portalach społecznościowych lubią się angażować właśnie w tego typu działania. Gdy pomimo tego, że oczywiście darowizny od zakupów online, czyli jeżeli kupię tą bluzkę i spodnie i dżinsy, to oczywiście Alan otrzyma aktywowane przeze mnie darowizny, ale dodatkowo ma możliwość otrzymać dodatkowe 10 zł po to, aby zachęcić mnie jako wspierającego do aktywnego działania z Fani Mani. To jest akcja, którą my wymyśliliśmy. Od nas płynie to 10 zł, więc śmiało korzystajcie z tego tytułu. Gdzie znaleźć ten link, również będę pokazywał za chwileczkę. I są, tak jak mówiłem, narzędzia, czyli przypominajka, jest aplikacja mobilna. I pamiętajcie, że nie wszyscy obserwujący mogą wiedzieć, czym jest bezpłatne pomaganie, dlatego trzeba im o tym mówić. Dlatego trzeba informować jasno, na bieżąco i po prostu wprost, że w Google Play, Apple Store macie możliwość pobrać konkretną aplikację, która nazywa się funnymoney.pl, że w laptopie, w przeglądarce internetowej jest możliwość dodania rozszerzenia, czyli sprytnej przypominajki, która będzie sama pamiętać, żeby przypomnieć Wam o zakupach. Te informacje są wiarygodne, te narzędzia są już dla Was przygotowane, dlatego śmiało z nich korzystajcie. One są dopracowane w 100%, więc są też zrobione wszystkie aspekty prawne są również zachowane tej aplikacji i przypominajki. One są również bezpieczne i dla Was, i dla Waszych wspierających, dlatego warto o tym informować wieloma kanałami, czy to na social mediach, czy na przykład w mailach. Bo one też również są w dalszym ciągu popularne. Narzędzia są dostępne i dla Was, i dla Waszych nowych wspierających. Komunikujmy o tym, pokazujmy, jak to działa. I tutaj zobaczcie, również grafika jest już w tym temacie przygotowana i to nie jedna, tylko kilkanaście, żebyście mieli wybór. A jeżeli będziecie chcieli ją zmienić, to spoko, szablony Canva też są. I wspólnie z tymi narzędziami do dnia wczorajszego Fundacja Fani Mani zebrała ponad 6,5 miliona złotych. I to jest bardzo optymistyczna liczba, to jest bardzo fajna liczba. Pamiętajmy, że w tych ponad 6 milionach złotych jest 56 tysięcy złotych, które już zostały wypłacone do Fundacji Serca dla Maluszka. I kolejne darowizny od zakupów online, kolejne przelewy mogą zostać po prostu aktywowane dzięki nowym wspierającym, dzięki tej dodatkowej pomocy właśnie dla ciebie czy dla twojego dziecka. Dziękowanie absolutnie must have. Na pewno wielu z Was dziękuję bardzo, bardzo mocno wielu osobom. My również informujemy, że jest to świetna promocja pomagania bezpłatnego, gdy na wasze subkonto przychodzi konkretna darowizna, która została rozksięgowana, to jak najbardziej warto o tym poinformować waszych wspierających, waszych fanów, waszych obserwujących, którzy pomagają i regularnie kupują w internecie z aktywną darowizną. To naprawdę się opłaca. Wzory podziękowań, wzory tych grafik czy animacji, one też są dla Was gotowe i one są zawsze gotowe z Waszym zdjęciem profilowym, które jest ustawione w serwisie funnymoney.pl. Pamiętajcie, przed chwileczką Natalia właśnie mówiła, że to zdjęcie oczywiście można zmieniać co jakiś czas. Wystarczy napisać tego maila na adres biuro i śmiało, no o, tutaj jest pole do popisu bardzo duże, bardzo mocne właśnie dla Was, czyli dla osób, które mają social media i aktywnie w nich
aktywnie z nich korzystają, no bo social media się również bardzo mocno opłacają, żeby je dobrze prowadzić, żeby je systematycznie i regularnie prowadzić, żeby się również ich nie bać. Drodzy rodzice, nie bójmy się mówić o tym, że na przykład nasze dzieci są chore, że mają konkretne schorzenie, że potrzebują pomocy. Nie bójmy się wychodzić do świata z tą informacją. Nieważne, czy mieszkacie w dużych miastach, czy w mniejszych miejscowościach, każdemu podopiecznemu Fundacji Serca dla Maluszka należy się ta pomoc. I my jako Fani Mani chcemy Wam tą pomoc udostępnić. A ja bardzo muszę tutaj pochwalić, poinformować rodziców Wiktorii Gawron, którzy faktycznie mają już ten profil na Fani Mani indywidualny i również świetnie potrafią go wykorzystać. Jeżeli są teraz z nami rodzice Wiktorii, to serdecznie Was pozdrawiam. Robicie super fajną, dobrą robotę, bo faktycznie informujecie, gdzie i w jaki sposób można pomagać. Dodanie posta, czyli takiej grafiki, czy nawet animacji jest ważne. Jednak dodanie filmiku, który faktycznie łapie za serca, który chwyta za serca, który jest zrobiony z miłością, on naprawdę potrafi zdziałać cuda tak naprawdę, więc śmiało, śmiało, jeżeli wy jako dorośli podopieczni fundacji, czy wasze dzieciaki, drodzy rodzice, lubią kamerę, lubią pokazywać się w internecie, to oczywiście wielu z nas dobre aparaty telefoniczne, komórkowe posiada, więc filmiki są, wiem, że są nagrywane, wiem, że tutaj dzielicie się ze światem, niektórzy z was, co się dzieje na przykład u Wiktorii, jak genialnie radzi sobie na przykład z umiejętnością chodzenia, stabilizacji, pionizacji ciała, więc ten link wasz indywidualny, on zawsze jest dostępny, zawsze możecie go wkleić. To jest cały czas wasza decyzja, gdzie i jak będziecie mówić o Fundacji tutaj Serca dla Maluszka i tej pomocy bezpłatnej dla waszego dziecka, czy dla ciebie, jeżeli jesteś dorosłym podopiecznym. No i ta regularność. Ta regularność jest strasznie ważna, żeby nie robić tego raz czy dwa razy w roku, bo to po prostu może nie wystarczyć, bo pamiętajmy, że posty na Facebooku żyją, są aktywne tak naprawdę około 6 godzin, później spadają już coraz niżej. Dlatego informowanie co tydzień, co dwa tygodnie jest bardzo istotne. My jako Fani Mani chcemy Wam w tym pomóc, dlatego wiele możliwości różnych grafik, one są dla Was dostępne, one są możliwe na wyciągnięcie ręki. Są grafiki bardziej animacje, są grafiki bardziej zdjęcia, są grafiki bardziej z tekstem. Dlatego gdzie one są dostępne? Tutaj. fanimani.pl łamane na materiały bez polskich znaków. Tam właśnie można znaleźć wszystkie dostępne grafiki, filmiki, animacje. No dlatego sprawdźmy, ile tego tak naprawdę jest. Ja tutaj wychodzę z prezentacji i próbuję znaleźć te materiały. Można je oczywiście znaleźć, wpisując tutaj fanimani.pl łamane na materiały. I one oczywiście tutaj, zobaczcie, wszystkie są. I tutaj oczywiście są dla osób, które wspierają konkretne inicjatywy. Tutaj na przykład zakupy z darowizną, informacja bardziej graficzna, jak można robić te zakupy z darowizną, gdzie tutaj znaleźć te zakupy z darowizną. Tak jak mówiłem, grafiki są dostępne, można je wygenerować za pomocą kliknięcia generuj grafikę z logotypem. Ona się od razu pobiera i proszę bardzo, jest gotowa w dosłownie 2 sekundy i dostępna od razu na waszym komputerze.
z logotypem, ze zdjęciem waszym czy waszej pociechy, więc super. No i oczywiście tutaj skopiować tekst również można, wszystko jest już napisane. Jeżeli chcecie coś dodać, coś zmienić, jasne, śmiało, ale uwaga, zawsze aktywny link. Zobaczcie, każda ta propozycja treści posta, ona ma zawsze ten aktywny link. Link, który pomaga wspierającym łatwiej się odnaleźć w FunnyMoney, łatwiej działać i pobrać aplikację mobilną, czy dodać rozszerzenie. To jest strasznie, strasznie istotne, dlatego ten link, bardzo, bardzo o nim mówię, bardzo tutaj powtarzam, ten link jest bardzo, bardzo ważny. Tutaj naprawdę wiele ciekawych informacji, wiele ciekawych grafik, wszystkie podziękowania również tutaj są zawarte właśnie dla Was, no bo słowo dziękuję to olbrzymie słowo, które pomaga pomagać tak naprawdę. Każdy lubi być doceniony, wasi wspierający również. Ale tak jak mówiłem, social media to nie wszystko. Mamy również już przygotowane maile, ponieważ wiemy, że niektórzy podopieczni mają nawet swoją taką dość pokaźną bazę maili, adresów mailowych. Dlatego jeżeli chcecie, to śmiało oczywiście można je skopiować i tutaj wysyłać dalej. Stopka mailowa, ona również jest bardzo ważna, bardzo interesująca, bo wasza stopka internetowa, drodzy rodzice czy drodzy dorośli podopieczni, ona również może być interaktywna. To nie musi być tylko i wyłącznie imię i nazwisko i koniec. To może być coś, co zaskoczy waszych odbiorców, waszej wiadomości. Więc jeżeli chcecie pomóc sobie jeszcze mocniej, to w stopce internetowej, w podpisie maila również można tutaj śmiało dać tę informację o bezpłatnym pomaganiu. Maili, jak widzicie, też jest kilkanaście, więc one są oczywiście też na różne okazje, bo tych okazji do zakupów jest wiele. No i my jako FunnyMoney też chcemy Wam w tym pomagać. Dlatego te maile, wiadomości mailowe są już przygotowane właśnie na Wasze indywidualne potrzeby z Waszym indywidualnym zawsze linkiem, który tutaj Wy jako dorośli podopieczni czy Wasze dzieciaki posiadają. Wiemy również, że są osoby, które prowadzą tak zwane blogi, czy strony internetowe i opisują tam, dają zdjęcia zmagań z chorobą, czy zmagań ze szpitalem, czy po prostu opisują swoją codzienność. Dlatego na stronę internetową tekst również jest przygotowany, wiarygodny. Tutaj podkreślę raz jeszcze to słowo, wiarygodny tekst jest już też przygotowany, aby nie było trzeba szukać, myśleć i stukać w klawiaturę, ale żeby w szybki sposób dodać taką informację do Was na tego bloga czy na tą stronę internetową, jeżeli ją posiadacie, no bo nie będę ukrywał, jest to również dodatkowa forma tej promocji, mówienia o tym, że bezpłatnie można również pomagać. Wiemy, że są również z nami osoby, które mają wspierających anglojęzycznych. Dla tych osób grafiki również i treść posta są przygotowane. O, widzicie, mówiłem o logo FunnyMoney, to ono też tutaj jak najbardziej jest do pobrania. A tutaj proszę bardzo, informacje po angielsku, one również są dla Was dostępne, jeżeli chodzi o grafiki. Treści również będą tutaj też dodane. Szablony Canva działają cały czas. Więc jeżeli macie swój profil w Canwie, to możecie w łatwy sposób pozmieniać sobie coś, może coś dodać, może wyszczególnić jakąś informację jeszcze mocniej, abyście mieli taką pełną świadomość, że ta grafika jest super genialnie wykonana i w pełni pasuje do Was czy do Waszego dziecka, więc szablony Canva też są możliwe i warto z nich korzystać.
Strona www.funnymoney.pl/materiały bez polskich znaków. To jest wiarygodna strona internetowa, gdzie znajdziecie wszystkie materiały dostępne, których śmiało możecie używać. Wy jak najbardziej mówicie o tym, że pomaganie dla waszego dziecka czy dla was samego jest potrzebne, jest wartościowe, jest tak naprawdę bardzo, bardzo mocno pomocne i dodatkowo jest przy okazji zakupów w internecie. My jako funnymoney.pl wiemy, że 8 na 10 Polaków kupuje już w internecie. 8 na 10 Polaków i Polek działa z zakupami internetowymi mocno, średnio lub rzadziej, ale te internetowe zakupy płyną dalej. Zysk z zakupów internetowych co roku się zwiększa. Dlatego ten potencjał tego pomagania w internecie jest możliwy dla was, jest możliwy dla ciebie, drogi podopieczny, dla twojego dziecka, drogi rodzicu podopiecznego Fundacji Serca dla Maluszka. Tylko teraz trzeba się odważyć. Odważyć się do tego, aby poinformować, aby pokazać, że taka opcja jest. Założenie profilu trwa dosłownie kilka minut. Wystarczy wysłać maila na adres biuro do fundacji. Natalia albo tutaj osoby, które pomagają Natalii, z wielką przyjemnością założą wam nowy profil, a dla osób, które mają już profile, dla was po dzisiejszym spotkaniu przepis na sukces jest jeden. Informowanie, pokazywanie i mówienie o waszym indywidualnym profilu dorosłego podopiecznego czy tutaj podopiecznego dziecka w Fundacji Serca dla Maluszka. To są informacje na sam początek, które warto przetestować, sprawdzić, co działa właśnie na waszych podopiecznych i waszych wspierających, przepraszam, waszych wspierających. Bo są oczywiście różne osoby. Pamiętajmy o tym, że na nikogo nie możemy się obrażać. Jeżeli wysyłamy na przykład 10 wiadomości SMS-em albo Messengerem i ktoś na przykład, nasz przyjaciel, nasza rodzina, nasz znajomy nie odpowie nam za pierwszym razem na naszą prośbę, to spokojnie, nie obrażajmy się na tą osobę. Możliwe, że trzeba się przypomnieć drugi, trzeci raz, a możliwe, że trzeba po prostu tą osobę czasem wywołać do tablicy na Facebooku. Ale nie obrażajmy się na te osoby. Bezpłatne pomaganie to cały czas jest wybór. Każdy z nas ten wybór dokonuje. Niektórzy pomagają codziennie i kupują w internecie bardzo wiele przedmiotów i różnych usług. Są ludzie, którzy jeszcze kupują bardzo mało, bardzo niewiele, ale z czasem myślę tutaj, patrząc na wszystkie prognozy tego rynku zakupów w internecie, że ta tendencja idzie w górę, dlatego coraz więcej osób będzie chciało kupować w internecie, bo będzie się to też bardziej opłacało finansowo. No a my wychodzimy z tą inicjatywą, że możesz kupować dla siebie albo dla swojej firmy, a dodatkowo również pomagać. I z tą intencją zostawiam was teraz wspólnie razem ze mną na czacie. Już kończę moje udostępnianie prezentacji i jestem z wami tutaj na czacie. Czy już tutaj pojawiły się jakieś pytania, super. To już pozwolę sobie odczytać. Paulina pyta, czy od tych darowizn również fundacja pobiera prowizję? Nie, fundacja Funnymoney nie pobiera prowizji od żadnej darowizny, od zakupów online. Jeżeli tutaj w sklepie CCC, przed chwileczką była informacja, że sklep CCC przekazuje 3%, jak się nie mylę, 3% wartości tych wszystkich zakupów w twoim koszyku, to Fundacja Funnymoney nie pobiera za to żadnej prowizji, bo serwis funnymoney.pl jest bezpłatny dla wspierających, dla podopiecznych i na przykład też dla
Fundacji Serca dla Maluszka. Więc tutaj Paulino informuje, że spokojnie, nie trzeba tutaj żadnych prowizji podziałać z tym tematem. Violetta też pyta, a co z zakupami przez aplikację Allegro czy CCC? Czy tam też da się załadować takie połączenie z Fanimani? Tutaj właśnie specjalnie została stworzona aplikacja fanimani.pl. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, takiej opcji technicznej, abyśmy w tych ponad 1750 sklepów internetowych, a za tym idzie 1750 aplikacji sklepów internetowych, żebyśmy mogli mieć tam swój właśnie ten dodatkowy baner, ten dodatkowy przycisk. Dlatego jeżeli ktoś kupuje właśnie przez telefon, to my jak najbardziej rekomendujemy, żeby na początek dodać, ściągnąć aplikację, a następnie przerzucić ją na swój ekran startowy, aby na pewno kliknąć zawsze w czerwoną aplikację Fanimani i przejść do sklepu typu Allegro, CCC czy ponad 1700 innych dodatkowych sklepów internetowych. Wiolu, daj znać, czy odpowiedziałem na twoje pytanie w 100%, czy jeszcze coś tutaj dodać. Również Faustyna pyta, gdzie można znaleźć te grafiki, by móc udostępniać na swoim profilu. Jak najbardziej www.fanimani.pl/materiały bez polskich znaków. Ja już właśnie co robię? Wrzucam ten link tutaj do nas na konwersację, na czat. Hop, i już poleciał. Proszę bardzo, on też jest dla was od razu dostępny, żebyście mogli od razu go sobie otworzyć i również zapisać. A Serce dla Maluszka pobiera prowizję od wpłat od Fanimani, chyba to o to chodziło. Aha, Aleksandro, dopytujesz o to pytanie, to tutaj już oddaję głos do Natalii, jak to u was wygląda? Tak, u nas jest 5% prowizja i to jest od wszystkich wpływów na subkonto. Ja też bym chciała, żeby to też tutaj wybrzmiało, że jakby w ramach tej prowizji też co roku są darmowe materiały po prostu promujące, czy subkonto, też mamy pomoc prawną, pomoc psychologiczną, prowadzimy gabinet, gdzie jest darmowa terapia, także ta prowizja po prostu ląduje do najbardziej potrzebujących, właśnie na przykład pacjentów gabinetu, którzy są też naszymi podopiecznymi, ale też co roku właśnie ta pomoc, czy prawna, czy psychologiczna, czy też lekarza, internisty, też jest do Państwa dyspozycji w ramach tych 5%. Okej, okay, bardzo dziękuję Natalio za taką precyzyjną informację, jak super, bardzo ci dziękuję. Więc tutaj rozumiem, że cała różna kwota po prostu, która zostaje wpłacona na subkonta, to jest to 5%, tak? Tak, po prostu każdy wpływ, który jest na subkoncie, rodzice też mają, czy podopieczni mają do tego całodobowy dostęp. Widać, jaka kwota wpłynęła i pobrana ta 5% prowizja. To jest wszystko transparentne tam na subkoncie. Super. No, nie będziemy ukrywać, ta transparentność jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. I też tutaj Aleksandra pyta, czy właśnie w Fanimani można sprawdzić, jakie są darowizny od sprzedających, od kogo i jaka kwota. Tak, jak najbardziej wy również możecie to sprawdzić. Każdy użytkownik serwisu Fanimani ma swój własny profil, czyli profil użytkownika. I tam właśnie widzi wszystkie swoje darowizny od zakupów online. Ja tylko może udostępnię jeszcze raz swój cały ekran i pokażę wam moje prywatne konto jako Mateusza. Proszę bardzo, to jest właśnie ten profil użytkownika, który ma też informacje, ile ma darowizn, na jaką kwotę, kogo dokładnie wspiera. Również logotyp tej organizacji czy tego podopiecznego, on tutaj jak najbardziej zostanie zapisany. No i właśnie tutaj
jest możliwość pomóc i ściągnąć ten link, ten dłuższy link, o którym mówiłem, czyli akcja 2 razy po 5 zł. Tutaj właśnie jest akcja zapraszania i ten link właśnie stąd można skopiować. Można go również wysłać na Facebooku od razu. Można tutaj zadziałać z tym tematem natychmiast, aby mieć możliwość również pomagać od razu, natychmiast, szybciutko. Tutaj oczywiście szczegóły tego programu, o których mówiłem, są dostępne, jak konkretnie się to dzieje, aby konkretny podopieczny otrzymał to dodatkowe wsparcie w postaci 10 zł. Więc tutaj właśnie ten genialny link. A tutaj zobaczcie proszę bardzo też moje wszystkie darowizny od zakupów online, w jakich sklepach, no i też bardzo ważne statusy, czyli te tak zwane prezenty, czyli czy one są wypłacone już, czy tutaj na przykład moja darowizna od Booking, moja aktywacja darowizny z booking.com oczekuje, no bo faktycznie jeszcze nie pojechałem na tą wycieczkę, dlatego booking.com nie może jeszcze potwierdzić i nie może wysłać darowizny. Tutaj również takie podsumowanie dla każdego użytkownika, jakie ma sklepy, z których sklepów online'owych korzysta najczęściej, ale też na końcu tutaj informacja, ile osób właśnie już zaprosił z tej akcji pomagania, czyli 2 razy po 5 zł. I tutaj informacja właśnie, kto jeszcze nie zrobił z żadnej darowizny, a kto ma dokładnie ile tych darowizn. Więc te informacje też są dla Was transparentne, też są od razu wiarygodne, abyście mogli je sami też sprawdzać jako użytkownicy serwisu fanimani.pl. Więc to jak najbardziej. Ja przestaję już udostępniać prezentację i znów dołączam się do czatu. Czy OLX też będzie dostępny? Ja nie będę ukrywał, już sobie też sprawdzam, czy my już OLX-a mamy w naszej ofercie sklepów internetowych. Nie, OLX-a jeszcze nie mamy. Te rozmowy pewnie trwają, bo właśnie ta nazwa, nie będę ukrywał, słyszałem o niej, gdzieś mi dzwoniło w kościele. Tak, rozmowy z OLX-em również trwają, aby był wspólnie z nami w serwisie Fani Mani jako ten partner. My też staramy się poszerzać oczywiście tą bazę tych sklepów online'owych. Ona z roku na rok się rozrasta, co nas mega, mega cieszy. OLX-a jeszcze nie ma, ale nic nie jest na zawsze, nic nie jest na stałe, dlatego cały czas rozmawiamy z różnymi przedstawicielami różnych sklepów online'owych. Tutaj też takie dopytanie jest tutaj od Faustyny. Jeżeli zostanie przekazana darowizna, to dostajemy taką informację, chyba mailowo, już nie pamiętam, ale my dostaliśmy taką informację. Tak, dokładnie. Również każda transakcja z aktywną darowizną, ona również przychodzi właśnie na maila wspierającego, dlatego żeby miał takie potwierdzenie również na mailu, że chce przekazać i aktywować konkretną darowiznę od zakupów online, więc mailowo też faktycznie się komunikujemy z wspierającymi i ich o tym informujemy po prostu. Bo każdy wspierający lubi mieć taką po prostu informację, że wszystko się udało, że wszystko poszło zgodnie z planem. Tak, ja tutaj Tutaj. też widzę, przepraszam, że się wtrącę, No, bo tutaj dawaj. chyba też rodzicom chodzi o to, czy będą mieli wgląd do darczyńców po prostu, którzy jakby z linka konkretnego profilu korzystają. No to do tego dostęp mamy po prostu my jako organizacja i my na podstawie też takich raportów właśnie co kwartał przygotowujemy wpływy na subkonto. Więc to jest tak naprawdę dostępne tylko dla nas. Tak Tak, to bezpośrednio. tak, to, tak.
Do tych wszystkich wspierających, czyli ponad 2900 osób czy firm, właśnie ma dostęp Fundacja Serca dla Maluszka i oni jak najbardziej widzą tak naprawdę ten tak zwany nick, ten tak zwane, może to być imię, może to być jakaś nazwa tego wspierającego, ale tutaj to jest też transparentne dla fundacji, już całej Fundacji Serca dla Maluszka. Tych informacji na razie nie możemy udostępniać dodatkowo Wam, czyli osobom, które mają profile tych podopiecznych. Na pewno informacja o tym, jakie sklepy, jakie darowizny ja zrobiłem, jako wspierający, one zawsze są dostępne, transparentne i widoczne. I oczywiście tam te prezenty tak zwane się zmieniają. One, pamiętajmy, zmieniają się zawsze w czasie. Czyli na początek musi minąć okres zwrotu produktu, aby status oczekujący przeszedł na potwierdzony. Jeżeli wszystko będzie prawidłowo, on przyjdzie, status potwierdzony przejdzie gotowy do wypłaty. I właśnie o tą wypłatę środków teraz Aleksandra pyta, więc już działam. Czy wypłata środków następuje, oj, tutaj mi przeskoczyło, następuje do przekroczenia minimalnego progu? Chodzi tylko o nasze zebrane środki, czy łącznie z naszymi darczyńcami? Tutaj macie tak naprawdę spokój w tym temacie, ponieważ cała Fundacja Serca dla Maluszka otrzymuje już wymaganą darowiznę, wymaganą konkretny przelew, czyli to jest zawsze minimum 100 zł na kwartał. Te 100 zł już na pewno są przekroczone, dlatego co kwartał regularnie od wielu lat fundacja na swoje konto ma ten zagwarantowany przelew. To jest też wasza zasługa, waszych wspierających, bo to jest tak zwana ta kula śnieżna, gdzie faktycznie no, ci wspierający aktywują bardzo dużą ilość darowizn od zakupów online, dlatego myślę, że tutaj no, nie ma się co martwić. Co kwartał fundacja będzie otrzymywać ten jeden właśnie przelew, który później będzie rozksięgowywany na wasze subkonta. Tak, i może ja od razu dopowiem, że my w momencie, jak otrzymujemy przelew, to maksymalnie tutaj do 2 dni roboczych te środki są już na subkoncie, bo też w zależności tych wpłat jest po prostu bardzo dużo, więc my też musimy to sobie posegregować i odpowiednio zaksięgować, upewnić się, że wszystko zostało dobrze podliczone, więc do 2 dni roboczych zazwyczaj już na subkontach widać te wpływy. Tak, super. Dzięki Ci wielkie, Natalio, już taką merytoryczną informację. Ja tak potwierdzam, to spotkanie w chwili obecnej jest nagrywane. Dostęp do tego jutro przekażę Natalii. Całe to nagranie przekażę właśnie Natalii i ona będzie słała ten link do tego nagrania do Was, więc na pewno go otrzymacie w dniu jutrzejszym, więc spoko. Tak, ja postaram się puścić to mailowo do wszystkich tutaj subkont i też wrzucimy standardowo. Po zalogowaniu do subkonta będzie w komunikatach taka informacja, gdzie znaleźć ten link. Super. A czy z nami jako z Fundacją Fani Mani można się jakoś skontaktować? Tutaj pytanie od Pauliny. Tak, jak najbardziej. Wszystkie sprawy związane z promocją profilu, jak najbardziej odpowiadamy na pytania. info@fanimani.pl. Tam jak najbardziej działamy mailowo, żeby też, nie będę ukrywał, łatwiej jest nam mailowo, żeby od razu dawać Wam konkretne linki. Od razu linki w tej pomocy mailowej są do Was wysyłane, bo czasem to są właśnie takie sprawy, gdzie znajdę konkretne materiały promocyjne albo gdzie znajdę konkretny swój link, więc mailowo na info@fanimani.pl też od razu pozwolę sobie zapisać ten adres mailowy tutaj na czacie. info@fanimani.pl już właśnie wysłałem, więc ten adres mailowy jest tutaj dla Was cały czas dostępny.
Fundacja, konkretne pytanie ma, fundacja ma ustalone swoje daty przelewów. Czy jest możliwe uwarunkowane, czy jest może uwarunkowany datą dołączenia do Fani Mani? Faustyno, nic mi o tym nie wiadomo. Tutaj Fundacja Serca dla Maluszka dołączyła w 2015 roku i po prostu w chwili obecnej co kwartał otrzymuje jeden zbiorczy przelew na swoje konto bankowe. Mam na myśli przelewy zebrane na subkonta, zebranych darowizn na subkonta. Natalio, myślę, że tutaj będę Ciebie prosił o pomoc. Ja tylko mogę dopowiedzieć. My jako Fani Mani wysyłamy jeden zbiorczy przelew na konto właśnie fundacji i następnie właśnie tutaj Natalia przed chwileczką też mówiła, że w ciągu dwóch dni jest ta możliwość rozksięgowania tych konkretnych sum darowizn. Tak, więc tutaj raz na kwartał po prostu można się spodziewać tych środków. Tutaj nie będzie nigdy inaczej, że rzadziej czy częściej, po prostu raz na kwartał. Tak, jest to też spowodowane tutaj naszym wewnętrznym regulaminem Fundacji Fani Mani. My wysyłamy środki 4 razy w roku. Zawsze staramy się robić to po zakończeniu każdego kwartału, dlatego końcówka kwartału zawsze po prostu jest bardzo gorąca, żeby tutaj policzyć wszystkie darowizny od zakupów online, żeby nic nam nie umknęło, żeby każda darowizna poleciała tutaj na początek do Fundacji Serca dla Maluszka na numer konta bankowego, a następnie fundacja rozdziela te konkretne kwoty właśnie dla Was. Dla Was, czy dla Waszych dzieciaków, jeżeli jesteście rodzicami. Łyk robię herbatki i wody. I tak jak mówiłem, osoby, które dzisiaj są z nami, one wygrywają, one mają większą możliwość, bo mogą zadawać oczywiście pytania teraz tu na czacie. Więc jeżeli tylko i wyłącznie przychodzi Wam jakieś pytanko, no to śmiało piszcie. Bardzo też mega się cieszę, że są z nami osoby, które jeszcze tego profilu nie mają. Mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć, na czym polega serwis Fani Mani, jak on może pomóc Wam, czyli na przykład dorosłym, podopiecznym, czy waszym dzieciakom. Mam wielką nadzieję, że już za chwilę, nawet może w tej minucie, płyną maile na biuro tutaj Serca dla Maluszka, żeby ten profil został, ten dodatkowy link specjalny, indywidualny został zainicjowany. Ja właśnie zerknęłam i tak, mamy już kilka maili. Także jutro od razu się nimi z rana zajmiemy. Super, super, super. Bardzo się cieszę. Jak widzicie, ta współpraca, nie będę ukrywał, ona idzie bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo też dziękujemy, Natalio, Wam za to zaufanie, bo byliście jedną z pierwszych fundacji, która nam zaufała jako serwisowi Fani Mani, bo my jako serwis Fani Mani działamy od grudnia 2014 roku, a przypomnę, Fundacja Serca dla Maluszka już w styczniu 2015 roku dołączyła do całego programu, więc super. Kolejne po prostu przelewy kolejnych darowizn od zakupów online już na Was będą czekać. Widzimy, że te darowizny przechodzą kolejne statusy, czyli z oczekujących do potwierdzonych, a następnie do gotowe do wypłaty. Nas to też mega cieszy, że coraz więcej osób z Waszego środowiska, czyli Waszych podopiecznych, ma ochotę tutaj korzystać z tej darmowej pomocy przy okazji zakupów. I jeżeli tylko Wy dzisiaj po tym spotkaniu chcecie też mieć taki indywidualny profil, no to śmiało. Piszecie na biuro tutaj fundacji i jak najbardziej ten profil będzie dla Was założony ze zdjęciem, z opisem, z konkretnym celem, na który będziecie chcieli zbierać te środki, więc to jest dzisiaj ten czas. Jak macie konkretne pytania, to śmiało dawajcie kolejne.
Czekamy na nie. To ja w sumie mogę zadać pytanie, bo dzisiaj mieliśmy telefon właśnie w sprawie Fani Mani i ktoś się zapytał, co może spowodować status odrzucony. I wiem, że jedną na pewno z sytuacji jest zwrot i to jest jakby logiczne, a czy są jeszcze jakieś inne sytuacje, kiedy darowizna może zostać odrzucona? Tak, odrzucona tudzież anulowana, dokładnie. Jest kilka takich sytuacji. Wiemy na przykład, że są osoby, które klikają, tak jak Wam pokazywałem, w reklamy sponsorowane. No i wówczas ta darowizna no, nie będzie miała możliwości się naliczyć. Ale są też takie sytuacje, że ok, wspierający wchodzi na profil, na sklep internetowy, aktywuje darowiznę, ale tak mocno klika w różne okienka na tej stronie internetowej, że w pewnym momencie niestety, ale klika na przykład w reklamę. W reklamę konkretną, która jest po prostu w treści tej strony internetowej tego konkretnego sklepu. Dlatego później, jak zaczynamy, jak widzimy, że ktoś na przykład spędza 29 minut i kliknął już 17 tysięcy razy w jednym sklepie internetowym, no to jest taka obawa, że ta darowizna może w pewnym momencie się zagubić, nie zaczytać prawidłowo, jeżeli mówimy takim językiem bardziej już informatycznym, nie zaczytać się prawidłowo w serwisie Fani Mani i może zostać tak zwana darowizna odrzucona, anulowana. Więc takie opcje też się zdarzają. Wiemy, że przypominajka na przykład w laptopach nie współgra z takimi programami, które blokują również reklamy, czyli adblocki. To również jest taka tutaj dodatkowa kwestia, warto pamiętać, że gdy chce pomagać, to trzeba przypominajce Fani Mani dać zielone światło w stronach sklepów internetowych. Aby tutaj adblock, czy ta aplikacja blokująca reklamy się nie załączyła, bo wówczas po prostu nie pokaże Wam się ten przepiękny baner aktywuj darowiznę. A gdy nie ma tego kliknięcia aktywuj darowiznę na komputerze, no niestety nie ma tej opcji pomagania bezpłatnego. Dlatego kilka takich wyjątków, takich opcji, które mogą spowodować anulację tej darowizny faktycznie jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale pamiętajmy, że każdą anulację można do nas zgłosić, do Fundacji Fani Mani, gdy zauważycie taką sytuację, że faktycznie no, tutaj darowizna konkretna jest, a przy niej jest status anulowano, to każdą taką anulację w ciągu 60 dni, do 60 dni można zgłosić do Fundacji Fani Mani i my jak najbardziej ją rozpatrujemy. Pytamy też dodatkowo o szczegóły konkretne i mamy możliwość zadać pytanie też do sklepu internetowego, co tam się podziało i sprawdzić, czy ktoś kliknął 7 razy, czy klikał 157 tysięcy razy na konkretnej stronie internetowej sklepu. No takie osoby też mamy, które faktycznie 157 razy klikają w różne rzeczy na stronie internetowej sklepów. Też tutaj pytanie, uwaga, czy instalacja zakładki Fani Mani wyklucza korzystanie z zakładki Leti Shops? Tak, Leti Shops również działa na tej samej zasadzie, co fundacja, co aplikacja i przypominajka Fani Mani. Cały czas Leti Shop czy Ale Rabat, Fani Mani działamy na metodzie tak zwanych cashbacków. Tylko my jako Fundacja Fani Mani postanowiliśmy, że cashback, czyli te pieniądze nie wracają do klienta, tylko klient aktywuje darowiznę do konkretnej organizacji. Więc albo korzystamy z Leti Shop, albo korzystamy z fanimani.pl, żeby po prostu tutaj ten system informatyczny na stronie internetowej sklepu zrozumiał, czy my jesteśmy klientem sklepu online'owego z Fani Mani, czy my jesteśmy klientem sklepu internetowego z na przykład Leti Shop.
Więc tutaj widzę, Tomasz, dziękuję Ci bardzo. Tak, fanimani.pl łamane na zgłoszenie. Tam właśnie wszystkie anulowane darowizny od zakupów online można zgłaszać w ciągu 60 dni, więc ten tutaj link również śmiało można sobie zapisać, ale na info@fanimani.pl też ten link będziemy Wam po prostu podsyłać, jeżeli ktoś nas zapyta o to, dlaczego się darowizna nie naliczyła. Więc super pytanie o ten Leti Shops, bo to jest faktycznie bardzo trafna uwaga, że faktycznie no tutaj trzeba wybrać. Albo ten cashback trafia do mnie, albo ten cashback ja mam możliwość aktywować dla wybranej organizacji, czy społecznej, czy dla wybranego podopiecznego. Tutaj pytanie od Angeliki, czy właściwie osoba kupująca zamiast gromadzić własne środki przekazuje je wskazanemu podopiecznemu? Tak, dokładnie. Tak właśnie działa cashback, który wraca do ciebie, Angeliko. Tak właśnie działa ten cashback właśnie tutaj, jeżeli wraca do ciebie. A ty świadomie z serwisem fanimani.pl chcesz się podzielić tym cashbackiem właśnie z konkretną organizacją, fundacją, czy na przykład z konkretnym podopiecznym. Tutaj Kamila również pyta, czyli Fani Mani ma przypisanie na zasadzie długo u nas nie byłeś, żeby odwiedzający mieli takie wiadomości. Przypomnienie, przypisanie, długo u nas nie byłeś. Tak, wiesz co, jeżeli użytkownik podał swój adres mailowy, gdy się zarejestrował, to co miesiąc dostaje taką informację, ile zrobił darowizn, ile razy aktywował te darowizny. I jeżeli nie zrobił tego ani razu w miesiącu, to my jako serwis Fani Mani wysyłamy do takiego użytkownika, czyli do wspierającego, takiego właśnie maila, coś w stylu długo, długo u nas nie byłeś. Tak, to prawda. Więc Kamilo, tak, my jako Fani Mani się też tak troszeczkę przypominamy niektórym wspierającym, bo pamiętajmy, że na przykład można zmienić telefon, prawda? Więc czasem jak zmieniamy telefony, no to wszystkie aplikacje potrafią nam uciec, dlatego warto się faktycznie przypominać, no i my jako Fani Mani też to robimy, więc tak. Czy żeby otworzyć ponownie ten webinar, można kliknąć w link, który otrzymaliśmy na mailu? Tak, dokładnie. Myślę, że żeby się teraz zarejestrować na ten konkretny webinar, to tak, ale pamiętajmy, że mówiliśmy, że Natalia otrzyma link z nagraniem tego webinaru i zostanie on Wam jutro wysłany na pewno. Tak, proszę sprawdzać komunikaty i będziemy też wysyłać maila. Tak, tutaj Tomasz, bardzo Ci dziękuję też, jak najbardziej przypominamy się, staramy się to robić regularnie, co miesiąc, żeby kogoś też zmotywować. Ta akcja, którą wymyśliliśmy, czyli 2 razy po 5 zł, ona też, nie będę ukrywał, to ma być takie motywowanie nowych wspierających do tego, aby żeby tutaj podziałali z darowiznami od zakupów online. I akcja 2 razy po 5 zł, i maile co miesiąc, że długo u nas nie byłeś, one też są takimi motywującymi, dodatkowymi rzeczami, które staramy się robić, abyście to wy jako podopieczni, wy jako fundacja, Natalio, mieli te darowizny, mieli tych wspierających, zaangażowanych, którzy faktycznie pamiętają o Fani Mani, pamiętają o tym, o tej bezpłatnej pomocy właśnie dla was.
A dlatego pytasz, bo nie byłaś od samego początku. Faustyno, to spokojnie. Nagranie na pewno od samego początku jest włączone. My już właśnie ze sobą jesteśmy godzinę 29 minut i właśnie nasze spotkanie już lekko powoli dobiega ku końcowi. Jeżeli ktoś ma właśnie jakieś pytanko, to dajcie znać. Nie chcemy też być tutaj, wiecie, 5 godzin, bo boimy się, że sami możemy jutro nie wstać do pracy. A wy niektórzy, żeby opiekować się waszymi pociechami, albo żeby zdążyć na swoje zadania i zajęcia. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to jest właśnie ten moment. A ja tylko tutaj wyjaśnię organizatorem. Tutaj mamy informację, że organizatorem jest Marek Zywert. Marek Zywert serdecznie was wszystkich pozdrawia. To jest współtwórca całego serwisu fanimani.pl. On również dba o to, żeby wszystkie darowizny odnalazły swoich podopiecznych i żeby tutaj wszystkie internetowe, techniczne rzeczy działały. Więc pozdrawia was Marek serdecznie jako organizator całego tego przedsięwzięcia. A ja też widzę, że tutaj zaczynacie dziękować, więc my również, myślę, Natalio, możemy bardzo serdecznie podziękować za to aktywne uczestnictwo. Super, że wyszły genialne pytania od was, bo one są zawsze wiarygodne i to znaczy, że osoby, które są po drugiej stronie tego ekranu, czyli wy aktywnie słuchaliście i aktywnie chcieliście wziąć udział w tym spotkaniu online-owym. Super. Ja również bardzo dziękuję i tak jak wspomniałam, jutro zaczynamy działać z nowymi profilami. Odpiszemy na wszystkie maile, które do nas teraz docierają. Zasypcie tego, ten adres mailowy po prostu wiadomościami, że tak, ja chcę, tak, ja poproszę, tak, proszę o założenie indywidualnego profilu na Fani Mani. O to właśnie chodzi, żebyście korzystali z tych możliwości, które dają obydwie fundacje, i Fundacja Fani Mani, i Fundacja Serca dla Maluszka. Po to są wymyślone te narzędzia, żeby łatwiej było wam pomagać, opłacić fakturę, opłacić rachunek za leczenie czy za rehabilitację. Ten serwis jest po to, żeby wam pomagać. Śmiało skorzystajcie już w dniu dzisiejszym. Materiały, filmiki, animacje, grafiki, treści postów czy maili są do was gotowe. Śmiało jesteście przygotowani na podbój internetów i nie tylko. Ja wam, o, dziękuję bardzo, Natalio, za serduszko. Tak, Super. to dla wszystkich. Super, super. To serduszko wędruje dla wszystkich, którzy mają ochotę pomóc sobie, swoim też pociechom, czyli tak zwanym podopiecznym fundacji. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas. Nagranie jutro dostarczam do Natalii, a ona wam przekazuje od razu z samego rana. Zgadza się. Dobrego wieczoru w takim Dziękuję, razie. dziękuję bardzo za uczestnictwo, za wszystkie genialne pytania. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć, cześć.